Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, The Romanek 100 i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Star Wars The Old Republic Class of Jedi Knight. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku pierwszy raz zagłębiliśmy się tutaj na terytorium Flash Raiderów, żeby zniszczyć jakiś generator, który ich główną bazę gdzieś tam zasila. Aktualnie właśnie mamy zinfiltrować jakiś tutaj inny chyba Stronghold, to chyba nie jest ten, do którego poszedł Mistrz Orgus. A także broniliśmy wioskę Twi'leków w poprzednim odcinku i teoretycznie złamaliśmy kodeks Jedi, bo sobie zrobiliśmy jakiś taki pakt, jakby, Boże, sisterhood, nie wiem jak to najlepiej, siostrzeństwa? No chyba tak, no to jest chyba poprawne tłumaczenie tego słowa na polski, z nową matriarch, która miała na imię bodajże Rana. Wątpię, że ją w ogóle kiedykolwiek jeszcze spotkamy, no ale cóż. O właśnie, w ogóle moglibyśmy zrobić to zadanie i w sumie dobrze by chyba było udać się najpierw do świątyni. W sumie tak, jeszcze zanim to w ogóle dziabnijmy sobie login rewards. Co to w ogóle daje? Dobre pytanie. O i właśnie, i tym samym zawaliłem sobie ekwipunek. To zacznijmy od tego, że sobie odwalę ekwipunek. To jest, pójdę do vendora. Sprzedam śmieci, naprawię się. Głównie śmieci widzę miałem, także to tam nie problem. Sprzedajmy też ten stary ekwipunek, którego nie będziemy zakładać. Credit box, to mogę sobie otworzyć. Buffy się już tutaj pomału też kończą, także weźmy sobie, dziebnijmy jakiegoś boosta. X-boost jeszcze będzie działać, także to nie problem. To defeated enemy count towards achievement are doubled. A aktywujmy to sobie, dlaczego nie? Czy to mam aktywowane? Chyba nie mam. To też możemy sobie to aktywować, żeby pomału oczyszczać to miejsce w ekwipunku. To jest krótkie, to tam nie. Dobra, i dziabnijmy sobie quick travel. Dziabnijmy sobie quick travel do świątyni, może do kantyny. I za chwilę sobie znajdziemy tego mistrza, z którym mamy pogadać odnośnie tego rekruta Flash Raidera. Ja w ogóle też zapomniałem, cholera, poza odcinkiem na inną postać się zalogować i sprawdzić z tymi speederami w ogóle. No ale to już tam trudno, mam nadzieję, że nie będę jakoś czuł mocno potrzeby czy bólu, że tego speedera nie mam. Chociaż i tak tam są inne fajne rzeczy, które chyba warto by było kupić. Ale no cóż, trudno. Ciekawe w ogóle, czy tu się pojawiły jakieś nowe misje te powtarzalne. Ja za chwilę sobie to sprawdzę. Ale wpierw chodźmy, pogadajmy tutaj z mistrzem Strygenem? Strygenem? Jakoś tak. Forgive me, young Jedi, but I do not have time to give lessons these days. My only concern is administering to the Order's new recruits. If you are here on an unrelated matter, I fear I have no help to offer. I'm here on business, Master. I found a Flesh Raider who wants to be a Jedi. A Flesh Raider? You're serious? My understanding is that those creatures are primitive, cruel, and bloodthirsty. Not ideally prepared for the lifestyle of a Jedi. If we want to change their ways, we have to start somewhere. I am reluctant to accept candidates purely to effect wider change. But I hear what you say, and I would know your thoughts. Even assuming this recruit is strong in the Force, do you really think such a dangerous student could be taught? If he stays untrained, he'll go to the dark side. Perhaps you're right. Very well. Send your recruit to the temple, give him this medallion, and the Watchman will know to grant him passage. When he arrives, I will consult with the Jedi Council. We will do what we can. No dobra, także udało nam się tą sprawę załatwić. Mamy teoretycznie potencjalnie nowego rekruta Jedi. Ja bym sobie jeszcze jedną rzecz sprawdził właśnie na tym terminalu od tych zadań powtarzalnych, czy aby coś tu się nowego nie dodało, bo nie wiem, czy niektóre mają jakieś, wiecie, level capy czy coś, ale chyba nie, bo to już robiliśmy, nie? Od tego Donzona, tak. W ruinach Kaleth. Dobra, gdzie się teraz mamy udać? Okej, tutaj nas jeszcze nie było, czyli chyba najlepiej będzie się udać tutaj. Ha, tylko stąd, co ciekawe, nie mogę użyć quick travela. Dobra, czyli musimy wyjść zapewne poza teren świątyni, żeby móc skorzystać. A nie, tu już możemy, okej. I jak mówiłem, udamy się tu,
pójdziemy wpierw, zapalimy ten ogień sygnałowy, który mieliśmy rozpalić dla nich, a później pójdziemy znowu gdzieś tam do ruin Kaleth, gdzie mamy zbadać jakąś inną twierdzę, właśnie naszych przeciwników. Dobra, czyli idziemy sobie tędy po tej ścieżce. Nie wiem, być może po drodze się jeszcze jakiś quest eksploracyjny pojawi, to być może go sobie zrobimy. Nawet nie być może, a na pewno go sobie zrobimy. Tylko jedną rzecz sobie sprawdzę. Okej, wszystko jest tu dobrze, jeśli chodzi o nagrywanie, bo nie byłem pewien. Także musiałem sobie na chwilę na drugim monitorze poklikać. Okej, no póki co nic tutaj nie widać, także idźmy po prostu tak, jak nas gra prowadzi. I za chwilę sobie zobaczymy tą cutscenkę. Miejmy nadzieję, rozwiążemy tego questa do końca i będziemy mogli zająć się już zadaniem głównym. Tak więc rozpalmy to ognisko i zobaczmy. Jedi, you came. Jedi talk. Learn power. What happened at the temple? What did the master say? Tell him. Jedi talk. I kept my part of the deal. Now let the child go. You hear that? You get what you wanted. Hunt power, Jedi power, the rock den, all of it. Head thing, Jedi hunt. Hunter den, Jedi hunt. Hunt rock den. He means you can hunt everything that belonged to him. The other Flesh Raiders, me, and he's leaving. Jedi prize! Jedi hunt! I didn't think you would do that. You helped him. You saved me. I know my way back to the village. The path isn't too hard from here. No dobra, aha, no tak, jeszcze musimy wrócić tutaj do quest giwerki. No dobra, a w sumie mamy szybki ten quick travel. To zróbmy to. W sumie nie wiem, ile mam teraz tutaj cooldown. 2 minuty, dobra, to podejrzewam, że taka cutscenka... Znaczy nie, no, taka cutscenka na pewno tyle nie potrwa. Czyli pewnie będę musiał wziąć taksę z tego miejsca. Ale cóż, trudno. Czasami trzeba. Raczej nic tutaj nowego nie mamy dokładnie, także tutaj nie ma co do Vendora zahaczać. Tak więc chodźmy, pogadajmy z matką tego chłopaka, którego uratowaliśmy i za chwilę lecimy dalej do... już mam nadzieję, questa głównego bez żadnych przystanków. Jedi, you found my son. Thank you. He told me what you did. He's safe now. And I'm glad his kidnappers with your masters. Is Vio okay? Last I saw, he was leaving the Flesh Raider camp. Vio's scars are healing, and the Matriarch will tend to his mind. He'll be well again. You have my promise. Whenever the elders speak about the Jedi, I'll speak too. My son will speak. This is our thanks. It was the least I could do. We wish you well, Jedi. Goodbye, and all the best to you. No dobra, tak więc to zrobione. Mamy też nowe rękawiczki. Także spoko. Nie wiem, czy one wyglądają w jakiś inny, w inny sposób. Chyba nie. Wydaje mi się, to jest też taki w miarę prosty upgrade, po prostu bezpośredni. I jak mówiłem, tutaj jeszcze 35 sekund, no to weźmiemy sobie taksówkę, bo mniej więcej tyle samo pewnie potrwa przejechanie z jednego miejsca do drugiego generalnie. Także chodźmy, przejedźmy tam sobie. Okej, to nie będzie w linii prostej bezpośrednio. No ale i tak, póki mi się to skuldownuje, wyszłoby tak naprawdę na to samo. Tam jeszcze będziemy musieli przejść przez pewnie teren z przeciwnikami, ale dzięki temu, że mamy zajebiste skradanie się, to nie będzie to żaden problem. Przejdziemy tam sobie po prostu na szybkości i tam. I się przestelfujemy tam, gdzie dojść mamy. Czyli tak, mamy sobie odbić tutaj na prawo, no i troszeczkę niestety przebiec. Już w poprzednim odcinku mówiłem, że kolejny odcinek i jeszcze następny będą nagrane gdzieś tam po kolei, dlatego że w najbliższą sobotę, dzisiaj nagrywam w środę, wy to widzicie w czwartek, w końcu będę składać kompa, już tak naprawdę wszystkie części leżą u mnie w salonie, także no już bardzo, bardzo niedługo
Nie wiem, czy jakoś będzie lepsza, bo tak naprawdę ustawienia nagrywania zostaną te same. W tej grze już też bardziej ustawień graficznych się wywalić nie da, a jakieś ewentualne dropy klatek są spowodowane tym, że to jest stara gra po prostu. Również mój komputer nie wyrabia. No ale cóż, jakoś to tam będzie. A chcę sobie zrobić ten zapas filmów w razie, gdyby tam dłużej mi po prostu zajęło, wiecie, poinstalowanie wszystkiego i tak dalej, i tak dalej. I też jeszcze z takich innych fajnych rzeczy, kiedy szukam, jak dojść do naszego celu, bo jakoś trzeba to zrobić chyba naokoło kompletnie, to oglądałem sobie wczoraj ostatni odcinek The Last of Us. Ogólnie serial zajebisty. Bardzo polecam, jeżeli ktoś by się zastanawiał, czy warto oglądać, zdecydowanie warto. Chociaż no, finał nie bardzo mi się podobał, bo mam wrażenie, że był trochę zraszowany. W ogóle 9 odcinków to jest bardzo dziwna, mam wrażenie, liczba jak na serial. No i przez to, że się wiedziało tak naprawdę, co się wydarzy, przez to, że się grało w grę, no to nie miało to aż takiej mocy po prostu. Jestem bardzo ciekaw, jeszcze nie słyszałem opinii ludzi, którzy nigdy w grę nie grali. Moi rodzice niedługo będą chyba oglądać i oni w grę nie grali, także jestem bardzo ciekaw ich opinii. No ale to jeszcze jej nie mam. A tutaj, co ciekawe, jeszcze jakieś zadanie poboczne się nam przytrafiło. A tu w ogóle jest coś, co wygląda jakbym mógł to otworzyć, ale no najwidoczniej nie mogę. Dobra, zobaczmy, o co chodzi tutaj. O, tutaj też coś mamy, jakieś coś jasne. To pewnie do tego questa. No dobra, zobaczmy. Ah, it's impossible! Why would my master assign me a trial that can't be done? Is something wrong here? Oh, you startled me. I didn't see you approach. My master says there are valuable materials behind that boulder over there. But get this, the blasted thing can't be moved. My instructions were to go to a platform in the ruins. Meditate and let the force empower me. But I've meditated till I can't see straight and nothing. Maybe you should just try again. Ah, you have no idea how long I've been at this. So I'm gonna get drummed out of the order because I can't move a rock that can't be moved. It's absurd. Hey, what if maybe you could help me? Are you good at this meditation thing? I don't know, but I'm game to try. Oh, thank you. You're a lifesaver. So just kneel at the altar nearby. Supposedly, if you find deep inner peace, you'll be able to move the boulder. If you fail, I can tell my master it wasn't just me who couldn't move it. No dobra, my sobie raczej z tym poradzimy bez większego problemu. Mamy sobie pomedytować tutaj. Także pomedytujmy i zobaczmy, co się wydarzy. Okej, okay. Levitate the giant rock. No proszę bardzo, lecimy w takim razie. Okej, okay. Czy ta animacja miała tak wyglądać? Nie jestem pewien. Okej, okay, no niby... O, okej, okay, udało się nam, proszę bardzo, mamy animację. Także chodźmy, pogadajmy z nim. You did it! I can't decide if I'm ashamed that I couldn't do it or happy that my mission is complete. There was supposed to be something important behind the boulder. Then we should continue the search. But... Iniki! Master Quilljake, why are you here? Wana wada blota wijawa. O wamabwanka matuske. Manchi doti puna puna. Kabuk nuni snemo. Kunta chuta. Kasu yali kulira. Tanki kung. But master, it's not my fault. I didn't ask for help. I tried to decline. That is simply not true, Master Quilljake. Kuna mo. Uban chone alipa. Istin koto. Monki atacha kapa donka, jisa bicha. Kutogi gumpa, jiji no lia make chisa. You. It's all your fault. You ruined my chances. Kuna mo. Uban chone alipa, istin koto. So you were testing his determination and resolve. Kunta chuta. Kasu yali kulira. Tanki kung. Manchi doti puna puna. Kabuk nuni snemo. Oka kiza spida perupa. Kadwa shiniko higa danulia. I'm tremendously honored.
Kitusta Barawanga. Nisubul Kobo Pomo? Yes. Yes, Master. Imache Churon Chika Chiliska Chanaga. No dobra, także tak to się wszystko nam tutaj rozwiązało. Dla niego niestety, dla nas chyba stety, no gdzieś tam pokazaliśmy, że jesteśmy silni mocą, także spoko. A teraz znajdźmy tą cholerną dobrą drogę, bo ja nie wiem jak tam wejść do tej bazy. To powinno być chyba już tutaj, to jest chyba ta ścieżka, którą teraz widzę. Weźmy sobie stealtha, żeby nie musieć walczyć tutaj po drodze. I mamy wejście do jakiejś jaskini, tak więc chodźmy ją zbadać. W środku już raczej sobie powalczymy. Albo i nie. Pierwi akalin kom keret, a tenger kelet wisel mi az. O, proszę bardzo, mamy jakiegoś celkata, co ciekawe. Master Orgus sent me to drive back the Flesh Raiders. Os zes hanjon, aki nekta mewe. Estavo lab meg mindig uge. Oze disazos. Homa leban. Lerego mozdu. Latlan felit tegob es elenga agiom. An alien commands the Flesh Raiders. Is he here? Kan faitanche. Volt gira kan. Is as ala sone parton as atla tokisal. No niestety nie udało nam się go uratować. Naszym celem aktualnie jest odzyskanie jego miecza świetlnego. No dobra. Podobno Flesh Raidersi tutaj są nieco bardziej potężni niż w innych miejscach, bo tutaj używają ciemnej strony w tym miejscu, żeby po prostu lepiej walczyć, ale dla nas tam mechanicznie nie będzie żaden problem. W sumie można by kiedyś tego Mind Control przetestować, ale to chyba jeszcze nie jest ten moment. No rzeczywiście, używa tutaj sobie pan kolega mocy, jak widać. Ale mu niewiele to dało. Wzięliśmy sobie rzeczy z nich. Co dokładnie, gdzie się dokładnie mamy udać? Okej, gdzieś tam dalej. To raczej chodźmy bezpośrednio mniej więcej w kierunku celu. Nie wiem, czy ich wszystkich tutaj muszę zabić do tej misji bonusowej? Dobra, na wszelki wypadek sobie tak zrobię. Bo czemu i by nie? Zróbmy sobie tak. Nie wiem, a spróbujmy już tego Mind Control. No nie wiem, co to zrobi. Generalnie. Też któryś mieliśmy ten atak, który tylcowo zadawał więcej obrażeń. Z tego co pamiętam. I to chyba jest ten pod szóstką. Postaram się o tym pamiętać. Dobra, wygląda to, że chyba musiałem zabić wszystkich w tej lokacji. Żeby tą misję bonusową zrobić, bo tutaj mam idealnie jeszcze dwójkę przeciwników pozostało. Także bezpiecznie będzie to w ten sposób zrobić. I podnieśmy sobie jeszcze tam jakiś prosty med pakiet. I tak raczej no nie są mi one potrzebne póki co, nawet bez towarzysza. Sobie radzę spokojnie samemu. Aha, i źle w ogóle idę. Mamy pójść tutaj, w tą stronę. Tam gdzieś jest nasz dalszy cel. No i musimy uzyskać ten miecz świetlny, co oznacza zapewne walkę z jakimś bossem. Tak jest, proszę bardzo. Mamy Flesh Raidera z mieczem. Także skupmy się na nim, używajmy tych ataków. To nie wiem co to zrobiło, aha to zrobiło stana, spoko. Oj, ten stan jest widzę taki, że nawet jak go bije to dalej on jest ogłuszony, bardzo fajnie. Okej, podnieśmy co możemy podnieść. Mamy miecz świetlny i zobaczmy, mamy jakąś rozmowę. The Flesh Raider camps out of commission, Master. But they were all Force users. They killed a Jedi named Lauta. His body is in these ruins. What should I do? We'll reclaim our fallen later. Just got a distress call from the Twi'lek settlement. They spotted Ben Bulmur. Our forces are spread out dealing with the secret camps. We're the only ones who can handle this. I'm on my way to the settlement. Meet me there. Okay, także w takim razie idziemy porozmawiać z Raną. Weźmy od razu quick travel i lecimy do wioski Twi'leków. Także być może niepotrzebnie to na początku krążyłem, żeby robić te zadania poboczne, ale nie wiedziałem gdzie po prostu dalej nas gra zabierze. Tu oczywiście jest spokojnie, ale zapewne jak wejdziemy do Stora Areny już się mniej spokojnie zrobi. No to zobaczymy za chwilę. Jeszcze zahaczmy szybko Vendora tylko.
żeby sprzedać te pierdoły, co tam podniosłem z tych przeciwników. Przed chwilą plus się jeszcze naprawimy. A i by the way, możemy sobie to użyć, żeby kredyty zdobyć. I w sumie sterek, figunek też możemy opylić od razu, dobra. No i wejdźmy sobie do Story Areny i zobaczmy, za chwilę czeka nas zapewne konfrontacja. Przynajmniej tak mi się wydaje, zobaczymy. Master Orcus responded to your distress call. I was to meet him here. What happened? Nothing. We didn't send any distress call. Things have been quiet since you left. I haven't seen or spoken to Master Orcus. Someone sent Master Orcus a distress call from here. Who was it? I'm sure it's a misunderstanding. Your master will turn up. Don't worry. As long as we're together, everything will be all right. Stop it! What are you doing? Matriarch, step aside. Handing over the girl's master wasn't enough. This Padawan has to die. I told you to leave my sister alone. That was the pact. Benglemore refused your terms. This is to save our people. What did you do to my master? Where's Benglemore? Benglemore came to me, said he'd end the Flesh Raider attacks if we gave him your master. He asked us to kill you too. But I said no. I told him we'd keep you here. You can't do this, Morant. She's my family. If we don't do what we're told, Benglemore will kill us all. Benglemore is a monster. When he's done using you, he'll kill everyone. Don't resist. It'll only make things harder. Okej, to niestety będziemy musieli ich pokonać. Ja nie mam niestety chyba w grze możliwości ich ogłuszyć. Co jest bardzo niefortunne, bo nie chciałbym ich zabijać. Jestem ciekaw, czy jakbym wziął opcję z użyciem mocy, to czy też musiałbym ich zabić. Nie jestem tego pewien. No teraz już tego nie sprawdzę. Pogadajmy z Raną, która zapewne nie będzie zadowolona. Why didn't they listen to me? It wasn't supposed to be like this. I was going to save you. Save us all. The harder you hold on to me, the more you lose control. I've lost so much. And I couldn't lose you too. Benglemore took Orcus to someplace called the Forge. Reactivate your droid. It might know where to find them. I would have died before I let anyone hurt my sister. I swear it. I don't condone what you've done, but I understand. You're more forgiving than any sister I could have hoped for. Tell me what I can do to make this right. Learn from this mistake. Spend your life atoning for what you've done. I won't waste this chance. That's a promise. I should tell my people what's happened. We'll bury and mourn our dead. I hope you find your master. Co mi się podoba, to że to jest chyba w ogóle jeden z niewielu momentów w tej grze, gdzie rzeczywiście poprzednie wybory mają jakiś wpływ w ogóle na to, jak to się rozegrało. Znaczy podejrzewam, że nieważne co, i tak by była walka i tak dalej, ale no przynajmniej dialogi były chyba mocno inne niż w wersji, gdybym tego paktu z nią nie zrobił, co jest akurat bardzo fajne. To mi się bardzo, bardzo podoba, ale rzadki to jest niestety widok w tej grze z mojego doświadczenia, niestety. Dobra, aktywujmy T7. Benglemore took my master someplace called the Forge. Do you know where that is? These Twi'leks deactivated you and tried to kill me. I had to defend us. No dobra. I co ciekawe, mamy rozmowę na halokomunikatorze, tak więc zobaczmy od razu, o co chodzi. Bo to zapewne Benglemore! I am A4PO, Jedi Archivist. How may I help you? Transmit everything you know about the Forge to my droid T7. That area is considered highly dangerous. May I inquire why you need this data? Okej, dobra, ja nie zdążyłem przeczytać do końca tego, co tam T7 powiedział, ale kontaktujemy się z jakimś droidem archiwalnym. Spoko. Flesh Raiders captured Master Orcus and took him there. By the stars, what perfectly awful timing. The Temple Masters are all indisposed fighting Flesh Raiders. I will alert them immediately, but they may be unable to assist you. Transmitting data now.
No dobra. O, w ogóle możemy sobie wybrać ten. Jakiegoś skina do T7. No, ten wygląda chyba najprzyjemniej z tym niebieskim, mam wrażenie. To jest też ciekawe, złoty i fiolet. Właśnie nie wiem, co mi się bardziej cholera podoba. To jest ciekawe, ale ja wezmę sobie to, dobra, co tam. Tylko tak czekam, nie założę mu chyba tego, bo nie mamy... Do tego coś potrzeba innego, tylko nie do końca też wiem co. Nawet nie wiem, czy to w ogóle teraz... A, tutaj companion. A czy mogę mu to założyć? Nie, no właśnie. Requires crew member appearance authorization. I nie wiem, jak to się szczerze zdobywa. Dobra, tutaj mamy pod tym tutorial o tym companionie. Także spoko. Załóżmy sobie to w ogóle też, bo jest lepsze. Czy inaczej, pewnie też inaczej trochę może wygląda, chociaż nie, wygląda chyba tak samo. Przynajmniej po miniaturce. Dobra, to ruszajmy w takim razie ratować Mistrza Orkusa. Chciałbym to zdecydowanie w tym odcinku jeszcze zrobić. I w tym celu mamy się udać tutaj. Dobrze, czyli quick travel w to miejsce. Na dobry początek. No i miejmy nadzieję, że nie będziemy za późno. Tylko będziemy musieli jeszcze kawałek listy przebiec. I zadanie eksploracyjne nam się pojawiło, tak więc zobaczmy, o co chodzi. Rotten procreating beasts. Padawans will start dying if this keeps up. Oh, Padawan. At least you made it through. The Horants are everywhere lately. Hulking, razor-mawed monsters with nasty dispositions. Multiplying fast and growing bolder. Some in the water since the Flesh Raiders came. I could use help getting things under control. The situation seems pretty serious. Not sure how much longer we can keep this camp from being overrun. Eliminating a Horanth Matriarch and Patriarch will slow the beast's population explosion. But they're tough to find, and even tougher to kill. The Matriarchs and Patriarchs tend to gravitate in different clearings. You'll have to hunt them down separately, if you're willing to help. You can count on me. Relieved to hear it. While you're out there, removing any of the beast's eggs you spot would help too. It's up to you. Hope you fare well. I'll be here holding down the camp. Dobra, to jest stricte takie zadanie eksploracyjne na zabijanie przeciwników i jest trochę nie po drodze, trochę po drodze, trochę nie. Zastanawiam się, czy to robić, czy nie. A tu tam w ogóle jakoś trzeba zupełnie inaczej przyjść, przynajmniej jeszcze trochę w górę pójść. Tutaj tej przełęczy. Ale wiecie co, zróbmy zadanie główne. Ja nie będę tutaj polować na nic, to sobie zrobimy na początku kolejnego odcinka. Walimy sobie tych przeciwników. Chciałbym Mistrza Orgusa dzisiaj uratować. Liczyłem, że w ogóle miecz świetlny dzisiaj zdobędziemy, ale nie wiem, czy to już jest ten moment. Fajnie by było. Teoretycznie jeden mamy w ekwipunku, nie wiem, czy nadal. Jako mission item. Nie. A szkoda. W każdym razie, dobra, włączmy stealtha tutaj. Nie potrzebujemy tego. Możemy sobie pobiec lekko szybciej. Jak mówię, zrobimy sobie te zadania eksploracyjne pewnie na początku kolejnego odcinka. Wychodząc po prostu stąd, a tymczasem pobiegnijmy przed siebie, tutaj gdzieś w jakąś inną lokację. To jest tak naprawdę już ostatnia część Tython, przynajmniej na to by wychodziło. Dobrze, że mam tego stealtha, bo dzięki temu będziemy mogli sobie bardzo szybciutko tam przejść. Mimo, że on spowalnia sam chód, to jednak dzięki temu nie musimy tracić czasu na walkę. Chociaż teraz i tak ci przeciwnicy bardzo szybko padają, mamy dosyć wysoki level w porównaniu do tego, jaki tutaj jest do nich wymagany, ale tak czy siak chyba przebiegnięcie bokiem jest jednak szybsze, a tutaj i tak jakoś czysto się wydaje. Nie wiem, czy jakiś inny gracz tu był, być może ta osoba, którą tam mieliśmy na wejściu już tutaj oczyściła, zdecydowanie, bo mamy również zniszczone jakieś droidy. Oj, proszę bardzo, tutaj kogoś mamy, czyli to ta osoba nam drogę oczyściła. Czyli jest w sumie niezerowa szansa, że to jest jakaś misja bonusowa, ale nie będziemy się tym przejmować. I tym samym zwiedziliśmy całą mapę Tython. Okej, okay. Spoko. I to jest ta kuźnia, właściwie jej ruiny, to też są jakieś pozostałości po Kalef zapewne. Dobra, owalmy tą walkę, nawet tutaj. Jeżeli tu jest jakaś misja bonusowa, trudno. Ja i tak za bardzo doświadczenia nie potrzebuję, a fabularnie
Wydaje mi się, że to żadnego znaczenia nie ma. No chociaż teoretycznie być może tutaj jeszcze by jakieś leciutkie miało, biorąc pod uwagę, co tam z Raną widzieliśmy, jeśli chodzi o te konsekwencje wyborów, bo być może tutaj po prostu, wiecie, taka pokazówkowa część gry, sam początek, to takie rzeczy jeszcze gdzieś tam mogą być robione, ale później, jak mówiłem, z mojego doświadczenia raczej takich konsekwencji nie, jakby natychmiastowych wyborów nie ma, bo długofalowo, nawet jeżeli wybory są zupełnie skrajne, to tak naprawdę oznaczają tyle, że są nieważne, bo później ta postać, którą ewentualnie oszczędzimy / zabijemy, tak czy siak nigdy się już nie pojawi, bo po prostu no, nie będzie właśnie tej konsekwencji tego wyboru, tak? Ten wybór jest od tak, żeby sobie zdobyć jasną albo ciemną stronę mocy tak naprawdę i tyle. Ale dobra, dochodzimy do Story Areny. To będzie jakaś, widzę, kolejna niestety jaskinia. Widzę, że chyba zacznę robić normalnie dłuższe te odcinki tak standardowo, ale już chcę to naprawdę zrobić w tym odcinku. Biorąc pod uwagę, że to jest ten Weapon of a Jedi, to zapewne zrobimy sobie ten miecz świetlny. Dlatego chciałbym to zrobić dzisiaj. Już nie robić jakichś cięć i tak dalej. Także ja sobie po prostu zrobię stealtha przez tą lokację, już też tam walić jakieś misje bonusowe. Przejdziemy sobie na szybko, gdzie dojść mamy i tyle. Raczej nie będę tak tego robić zwykle, w sensie postaram się raczej walczyć w tych story arenach, robić te misje bonusowe. Zobaczymy, bo też no jakby nie patrzeć taki gameplay być może, gdzie tylko się idzie przed siebie, nie jest jakiś fascynujący, chociaż i taki zwykły też fascynujący za bardzo nie jest ani do grania, ani mam wrażenie tym bardziej do oglądania. Ale cóż, dobra, dochodzimy na miejsce. Okej, i to nie jest dojście na miejsce jeszcze pod jakąś katsenkę, także dalej stealth. I się przekradamy przed siebie. Mamy dojść do starożytnej kuźni, którą tam już widzimy na horyzoncie. No i zobaczymy. Czeka nas konfrontacja z Belgerem Murem. Raczej nie powinien być to wielki problem, żeby go pokonać. Ale zobaczymy. Proszę bardzo. Mamy tą kuźnię, mamy przeciwników, którzy jeszcze przeciwnikami nie są. I mamy też mistrza Orgusa. Tak więc chodźmy i uratujmy go. I sensed you coming. Your fear betrayed you. You're weak, like my old master. You will fall with him. What happened to you on Coruscant? Why have you turned against the Jedi? Not the Jedi. The sick, spineless cowards that have taken their place. The traitors who let the Sith slaughter millions. You weren't on Coruscant. You never saw our greatest cut down or watched the temple burn. I escaped that destruction to see my own master surrender to the Sith. They exterminated us, and he gave up. That's why you brought Master Orgus here? To make him pay? The weak will be sacrificed here to make the Forge stronger. Jedi Order must be reborn from ashes. No dobra, to walczymy w takim razie na szybkości. Nie powinno być to bardzo skomplikowane. Pokonajmy wpierw jego tutaj pomagierów, a teraz skupmy się już na samym panu Belgerze. Nie powinno to być skomplikowane, jak mówiłem, walka. Trochę mi brakuje tego fokusu. Nie wiem, czy to też się nazywa w tej klasie fokus, czy jak. W każdym razie wykorzystujemy sobie nasze najsilniejsze ataki, które tego skupienia gdzieś tam wymagają. I dobra, pan kolega pokonany. You've won. Why has the Force guided me to this defeat? You're stronger than any Jedi I've known. You could redeem the Order and destroy the Sith. I understand. You are the weapon I came to forge. You don't have a destiny, Bengal. You're sick. You need help. Don't deny the truth. Think. How else could you have beaten me? I have spent a lifetime learning the paths to power. That knowledge is now yours. Let me leave Tython and prepare the galaxy for your ascendance. I will deliver the gifts you need to reclaim your destiny. You'll get the help you need, Bengal.
but you can't leave here. No dobra, zobaczmy w takim razie, co z naszym mistrzem. Padawan, I must have you to thank for being alive. I captured Bengal Moore, Master. He's resting quietly. You've done a great thing. He deserves a second chance. The horrors he witnessed on Coruscant broke him, destroyed the gentle Padawan I trained. You, however, faced a challenge beyond any trial I could assign. There's nothing more I can teach you. All that's left is for you to enter the forge and construct your own lightsaber. I'm tremendously honored. There's no substitute for the weapon you create yourself. Normally, we make Padawans gather materials themselves, but you've proven enough. These are all the physical components. The rest will come from your mastery of the Force. I'll carry Bengal back to the Jedi Temple and get him help. Meet me there when you're ready. No dokładnie, moi drodzy. Tak więc wielki moment. Idziemy skraftować nasz pierwszy miecz świetlny. Tak więc zróbmy to na dobre zakończenie tego odcinka. Użyjmy kuźni. No i też pierwszy worek treningowy, że tak powiem, do nas przyszedł. Wow, dosyć silny worek treningowy, ale my też silni w mocy jesteśmy, jak widać. Także dobra, chodźmy jeszcze pokonać tą bestyjkę jako test dla naszego nowego miecza. Mam nadzieję, że mi go gra automatycznie zaekwipuje. Chyba nie, okej, okay, dobra, ale mamy chwilę, żeby to zrobić. Tak więc podmienimy sobie na nasz miecz. Co ciekawe, moja pałka jest lepsza niż ten miecz, ale tak ściak, no jakby wiecie, no, jest jednak coś specjalnego w walce mieczem świetnym, który wygląda zupełnie inaczej niż na cutscence. O, to jest bardzo niefortunne, że tutaj dostaliśmy taki miecz, jaki chociażby mieliśmy w Kreatorze. Okej, weźmy sobie, użyjmy naszego ataku, znaczy ataku, naszej umiejętności, która nas powoduje, że tracimy jakieś ogłuszenie i tak dalej. O, teraz jest ty. Już nas trochę mocniej tutaj zinkapacytował, niestety pan przeciwnik, ale i tak trzeba go na szybko powinniśmy pokonać. O, no, niestety, jeszcze znowu swojej tej umiejętności użył, ale dobra, za chwilę padnie. No, come on. Okej, okay, świetnie, dobra. Misja bonusowa, aha, to w ogóle była misja, co ciekawe, bonusowa, której robić nie musieliśmy. No dobra, moi drodzy, tak czy siak na tym sobie ten odcinek zakończymy. Mamy w końcu miecz świetlny. Jak mówiłem, moja pałka jest aktualnie lepsza, ale podejrzewam, że niedługo to się zmieni, także będziemy sobie biegać z tym mieczem świetlnym. Niedługo też pewnie dostaniemy jakiś upgrade. Tak czy siak w tym odcinku, jak mówiłem, to by było na tyle, tak więc jeszcze raz mam nadzieję, że on wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć.